Był zdezorientowany, leżał na łóżku i miał lód między nogami. Jednak diagnoza była straszna. Okazało się, że Jürgen rozebrała koszulkę i wyciągnęła jedną z piersi. Był to widok straszny. Pierś była cała sina. Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku opowieści o moim życiu w Niemczech. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam Was oczywiście do playlisty, gdzie możecie obejrzeć wszystkie 11 odcinków, więc dajcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, więc mamy nadzieję, że możemy Wam pokazać te piękne widoki Warszawy, nie tylko Wrocławia. Więc chodźcie z nami. Jak wiecie, mojego męża czekała wazektomia, czyli ten zabieg, na który się zgodził. On stał na schodkach i wszedł tak malutkimi kroczkami do góry. Ja nie wiedziałam najpierw, o co chodzi. Myślałam, że mu jednak jest tak, że zrezygnuję z tego zabiegu. Ale nie, on podszedł tylko do mnie, dał mi buziaka i powiedział: trzymaj za mnie kciuki, widzimy się za chwilę. Zszedł więc na dół i zniknął. Ja czekałam może około 40 minut. Wtedy poprosił mnie doktor, żebym zeszła na dół. Podeszła do mnie pielęgniarka i mówi: jeżeli pani chce odwiedzić swojego męża, to on tutaj leży. Był zdezorientowany, leżał na łóżku i miał lód między nogami. Śmiać mi się troszkę chciało, jak mam być szczera. I doktor też zaczął żartować. On leżał i tam: o, jesteś, jesteś, co tam bredził. Myśmy się tam śmiali i rozmawiali na ten temat, jakie są skutki uboczne w sumie tej wazektomii. To znaczy, ode mnie to nie wyszło, bo ja wiedziałam mniej więcej, czytałam oczywiście te wszystkie broszurki, ale doktor sobie zażartował i powiedział: o, współczuję pani, bo głównym skutkiem ubocznym tej wazektomii jest to, że facet ma jeszcze większy popęd seksualny niż miał wcześniej. Mnie zatkało, no ale co, uśmiechnęłam się, co miałam powiedzieć. Wiecie, że bardzo wiele mężczyzn nie rozumie tego i boi się tego zabiegu z tego względu, że myślą, że jeżeli później dochodzi do jakiegokolwiek stosunku, że tam wylatuje tylko powietrze. No to muszę Was wyprowadzić z błędu, kochani mężczyźni. To nie jest tak. Jest normalny wytryks. Wszystko działa zupełnie normalnie. Tylko może z tym jednym takim ale, że chyba orgazm, tak jak słyszałam, jest jeszcze bardziej intensywny. Dlatego może ten doktor powiedział, że chce im się jeszcze więcej niż wcześniej. Siedliśmy więc do samochodu i on tak, wiecie, bardzo ostrożnie oczywiście usiadł. Miał te nogi takie rozkraczone. Mówię do niego: bardzo boli. On mówi: nie, na razie nic nie czuję, jestem trochę taki, jakbym był pijany, więc może tak być, że po drodze zasnę. No dla mnie to było ok, ważne, że się dobrze czuł, więc przytulił się do okienka tutaj z boku i spał całą drogę, aż dojechaliśmy do domu. W domu oczywiście położył się, dostał antybiotyk, jakieś tam leki i spał bardzo, bardzo długo. Przyszła sobota, przyszła niedziela i czuł się z każdego dnia coraz lepiej. Mógł normalnie wszystko robić, tylko z chodzeniem miał troszkę problemy, ale w poniedziałek rano czuł się już tak dobrze, że poszedł po prostu do pracy. U Jürgena było wszystko prawie perfekcyjne. Jeździł do swojego brata, angażował się w to wszystko i udało mu się udowodnić, że jednak jego brat jest niewinny. Cała rodzina się cieszyła, matka była w niebo wzięta, więc odebrali brata z aresztu i wrócił on do domu. Ale nie tylko to było radosne i cudowne, bo zaczął spełniać swoje marzenia. Czyli koncentrował się nad tym, co leżało mu najbardziej na sercu. Na tym zameczku, na szukaniu może kobiety, która by jeszcze bardziej upiększała jego całe życie. I tak się też stało. Kupił te wszystkie budynki, które były dookoła tego zameczku. Zaczął remontować, robiły się plany, jak to wszystko zrobić, żeby był i ogród weselny, i piękny salon weselny, ale też restauracja, ale nie tylko to, ale ludzie mogli po prostu usiąść sobie w takim jakby pubie, który miał piękny ogród, i pić po prostu sobie tylko piwko czy drinki. Jak już remont dobiegał końca, zaczęło się angażowanie kobiet, które by pracowały wszędzie. I poznał tam jedną panią, która była po prostu cudowna. Przedstawiła mu się jako kobieta, która bardzo lubi pracować właśnie w takich branżach organizacyjnych. Organizowała wszystko. Była tak niesamowita, była tak pracowita, że powiem Wam szczerze, jak zobaczyłam, jak oni na siebie się patrzą, to cały czas miałam uśmiech na twarzy i już wiedziałam, że na pewno się w sobie zakochają.
U mnie był też powód do radości. Mój nowy piesek rósł jak na drożdżach. Jedyne, kto mi sprawiał problemy, była moja Indiana. Ja już wam mówiłam, że ona była taka troszkę dziwna. Była ciągle przy mnie, obojętnie czy szłam do ubikacji, czy cokolwiek robiłam. Mieliśmy kiedyś taką prezentację garnków AMC. Przyszedł do nas pan, my zaprosiliśmy paru gości i gotował u nas w domu, aby pokazać, jakie cudowne są te garnki, że można gotować na parze i tak dalej, cuda niewidy. Więc robiliśmy takie gotowanie w domu. Indiana leżała po prostu pod stołem, tam gdzie ja siedziałam. Ten pan gotował, robił wszystko idealnie, zapachy unosiły się z kuchni, niesamowite. Wszyscy goście byli już głodni i czekali na jego opowieści, co, jak i w jaki sposób się robi, bez tłuszczu, bez jakiejś tam wody nadmiernej i tak dalej. Kiedy jedzenie było już gotowe, chciał zaprezentować to oczywiście i nas wszystkich obsłużyć, żeby nikt nie musiał wstawać. I pierwsze danie, które przyniósł, należało do mnie. Niósł ten talerz i nachylił się tak jakby z boku w moją stronę i chciał tylko postawić ten talerz na stół. W tym momencie spod stołu wyskoczyła moja Indiana i prawie wisiała mu tutaj na klatce piersiowej. Ja byłam tak przestraszona, bez żadnego warczenia, bez niczego. Złapałam ją po prostu za sierść w tym momencie i mówię: przestań. I ona od razu cofnęła się i położyła się jakby nigdy nic. Było to dla mnie takie bardzo dziwne, byłam strasznie zirytowana. Ten pan oczywiście się przestraszył i zaczęli wszyscy się uśmiechać i mówić: no tak, po co się pan nachyla w jej stronę? Po co tak to robić? Przecież można było jakoś obejść, ale tu nie o to chodziło. Żaden pies nie robi w taki sposób, jeżeli ktoś jest ileś tam godzin już w twoim domu i go poznał. Zadzwoniłam na drugi dzień do Toniego i powiedziałam mu o tym wszystkim, co się stało i jakie mam podejrzenia. Toni pomyślał chwilkę i mówi do mnie: przyjedź może jutro rano, porozmawiamy na ten temat i zasestujemy twojego psa. Zobaczymy, czy rzeczywiście ona zachowuje się w taki sposób, jak ty mówisz. Spakowałam więc mojego jednego i drugiego pieska. U nas było tak, że jak wychodziłam z domu, robiłam to codziennie rano, otwierałam po prostu drzwi i auto moje stało, tak jakby sobie wyobraźcie, tutaj są drzwi, wychodzę z tych drzwi i obok tutaj stoi od razu moje auto jako parking. Więc musiałam tylko wyjść, otworzyć po prostu klapę od auta i psy automatycznie wskakiwały do środka, do bagażnika, żebyśmy jechali na spacer. No nie miałam niestety lasu koło domu, więc musiałam kawałeczek podjechać, żeby iść z nimi gdzieś na łąkę czy do lasu na spacer. I to działo się codziennie, latami i nigdy nic się nie stało. Zawsze jak wychodziłam, miałam taki instynkt, że trzymałam po prostu psy za obroże. I w tym momencie, kiedy otworzyłam dopiero bagażnik, żeby one wskoczyły do niego, puściłam je, żeby mogły wskoczyć i zamykałam bagażnik. I wtedy zamykałam dopiero drzwi wejściowe do domu kluczem. Jak otworzyłam w ten dzień te drzwi, nie wiedziałam, że ona jest jakaś taka inna. Wydawało mi się, że ten mój pies jest normalny, tak jak zawsze. Ale jak otworzyłam te drzwi, przechodził niestety jakiś pan mi nieznajomy. W tym momencie szarpnęła mi, tak jakby wyrwała się z mojej ręki i pobiegła do niego i złapała go niestety za nogę. Ja byłam w szoku dosłownie, ale wróciła od razu do mnie. Nie było to tak, że chciała go jakby tam pogryźć czy zaatakować, tylko tak jakby go chciała tylko i wyłącznie w tą nogę ugryźć i wrócić do mnie z powrotem. Jakby dawała mu tylko znak na to: nie zbliżaj się do naszego domu. Ja spakowałam te psy szybko do bagażnika i oczywiście podeszłam do tego pana. Byłam bardzo przestraszona. Zapytałam się go, czy coś mu się takiego stało. Był oczywiście też przestraszony. Był może i nawet zbulwersowany tym wszystkim, ale nie krzyczał na mnie. Nie darł się nie wiadomo jak, tylko był raczej bardzo spokojny. I zapytał się, czy mój pies robi to stale. Ja mówię, że to zdarzyło się pierwszy raz, że bardzo go przepraszam, ale jak on chce, to mogę zawieźć go do lekarza, że mam oczywiście dla niego czas. Możemy jechać nawet i do szpitala, jeżeli ona ugryzła go rzeczywiście w tą łydkę. On pomacał się i powiedział: nie, miałem szczęście, drasnęła mnie tylko po spodniach, może będę miał jakąś tam rysę przez jej zęba, nic więcej, ale ugryziony nie jestem. Więc trochę byłam taka, jakby wiecie, spokojniejsza. Powiedziałam mu, jak się nazywam i gdzie mieszkam. Pokazałam mu te drzwi. Zresztą wiedział, jak wychodzę z tych drzwi, jaki to jest adres. Mówię, że gdyby rzeczywiście coś się działo, to zawsze może przyjść albo do mnie zadzwonić, że mogę mu dać numer telefonu. On do mnie mówi, że nie trzeba. On się dobrze czuje i może iść dalej. Więc pojechałam do Toniego.
Do niego wysiedliśmy, psy zaczęły się bawić normalnie, tak jak zawsze, odwiedzały wilki, inne psy. Było tam oczywiście ich bardzo dużo i czuły się tam prawie jak w domu. Zaczęłam rozmawiać z Tonią, opowiadać mu o tym, co się stało. On był po prostu zszokowany i mówi: słuchaj, idźmy z nią na spacer, zobaczmy, jak ona się zachowuje. Niech ja zobaczę to troszkę z daleka czy z boku, w jaki sposób ona reaguje. Ale ja już wiedziałam, co mnie czeka. Idąc na spacer, kiedy Idiana była wolna, nie była na smyczy, nie stało się nic. Nawet jak przechodzili jakieś przechodnie, ona była zajęta wąchaniem, czytaniem tak jakby gazetki, co się rusza w trawie, co tam się dzieje, czy są myszki, czy ich nie ma. I bawiła się też oczywiście ze swoim nowym przyjacielem, którego mieliśmy w domu, czyli nie zwracała tak za bardzo na mnie uwagi, co się dzieje. Inaczej było, jak ona była u mnie na smyczy. Wtedy patrzyła się zupełnie inaczej, kto do mnie podchodzi, co robi. I wiedzieliśmy już z Tonim, że ona nie jest odpowiednio socjalizowana. W życiu psa jest tak, że między 6 a 12 tygodniem jest faza socjalizacji. To znaczy, że bardzo duży kontakt musi być między psem a człowiekiem, a także między psem i innym psem, nie tylko mamą i tatą, czy tymi szczeniakami, które tam były. I to z tymi psami odbyło się perfekcyjnie. Miał rzeczywiście idealny kontakt mój piesek, z tego co wynikało. Nie bał się burzy, nie bał się fajerwerków, nie bał się żadnych hałasów, które były związane gdziekolwiek w naturze. Ale bał się niesamowicie człowieka. To jest to, co wam powiedziałam na początku, jak odebrałam tego pieska, jak pojechałam tam, jak widziałam, jak on bardzo z daleka na mnie się patrzył i się bał. I wybrałam go z tego względu, bo myślałam, że ona jest taka sama jak ja. To było brak wiedzy na ten temat. Tego wszystkiego nauczyłam się później. I jak obserwowałam tego psa, wiedziałam, że u niego poszło to nie tak. Wszystko, co było związane z człowiekiem, nie z tym, który ten pies żyje, bo oczywiście do niego szybko się przyzwyczaja, ale z tymi, którzy tak jakby są zagrożeniem dla tej rodziny, jak temu psu się wydaje. Więc to nie było tak, że ona chciała napaść tego człowieka i go pogryźć, czy go zabić, czy coś w tym rodzaju, tylko było tak, że ona ugryzła i od razu się cofnęła do tyłu. Czyli gryzie po prostu przez to, że się boi. Jurgen zaprosił nas na otwarcie swojej restauracji. Ja już widziałam wcześniej, oczywiście z moim mężem, byliśmy u niego, odwiedzaliśmy go. Widzieliśmy, jak cudownie wyremontował te wszystkie mieszkanka. To była taka duża kamienica, w których było niesamowicie dużo mieszkań. Ona była dość wysoka, chociaż trzeba było wchodzić bez windy. Zrobił to przepięknie, w takim stylu, jakim zawsze lubił. Czyli wszystko pomalowane, ściany pomalowane, ale tylko w tym mieszkaniu, który on sam zamieszkał. Wszystkie inne były zrobione w bardzo jasnym stylu, ale takim bardzo eleganckim, które były oczywiście do wynajęcia. Ale zeszłam też do restauracji i widziałam, jak pięknie było to zrobione w środku. Naprawdę cudownie. Oko się cieszyło każdą ścianą. On miał właśnie taki styl, żeby ludzie nie musieli tylko siedzieć i patrzeć się na białą ścianę, tylko żeby podziwiali też różne obrazy, które były po prostu cudowne. Były tam obrazy robione ze skóry, część była malowana, część obrazu była ogromna, a część po prostu zapewniona ścianą, tak jakby mozaiką z obrazów. Bardzo kolorowo i bardzo pięknie. Impreza była cudowna. Zaproszonych było bardzo dużo gości. Bawiliśmy się cudownie. I oczywiście później wieczorem nawet sam Jurgen zaczął śpiewać swoje sławne piosenki. Znaczy sławne, te, które mu się podobały, czyli oczywiście swojego idola Elvisa Presleya. Ludzie się tak bawili, byli tak zachwyceni tym wszystkim. Tańczyliśmy, byliśmy niesamowicie w niebo wzięci tym wszystkim, jak on umie się bawić, jak umie organizować takie imprezy. Na tej imprezie widziałam też, że ta jego dziewczyna, która była już jego dziewczyną, miała coraz bardziej ochotę się do niego wprowadzić. Na ten temat rozmawiali też bardzo często. I on ją namawiał, żeby do niego się wprowadziła. Byłoby to największe szczęście, jakie tylko zaznał. Raz, że kupił to, co chciał, robił to, co chciał. On lubił gotować. On lubił tak przepiękne potrawy, ale nie tylko słodkie, ale też słone. Więc próbował gotować sam nawet w tej restauracji, którą miał. Bardzo często tam był, więc stał w kuchni. Nie pichcił te swoje rzeczy, dekorował je pięknie. Miał oczywiście kogoś, kto też gotuje, ale chciał
żeby było to tak, żeby ludzie widzieli, że on bardzo dużo serca wkłada w tą swoją pracę i że rzeczywiście było to jego największym marzeniem. Najpiękniejsze było to, że on wcale nie musiał już pracować. Mógł po prostu położyć się w tym swoim domu i powiedzieć, mam to wszystko gdzieś, mogę podróżować, jeździć po całym świecie. Ale on chciał tej restauracji, z nimi rozmawiać, dla nich śpiewać. To było naprawdę jego największą pasją. Więc ludzie to odczuwali i zawsze były te restauracje po prostu pełne. Moja teściowa natomiast bardzo cierpiała z tego powodu, że myśmy nie mieli kontaktu już z moją szwagierką, a mój mąż z siostrą. Więc namawiała jego cały czas, żeby do niej pojechał, żeby z nią jeszcze raz porozmawiał, ale on nie chciał. Powiedział, że jeżeli ona nie odzywa się z takiego powodu, że on nie chce jej po prostu zrobić jakieś tam łazienki czy remontować domu za darmo, to jest jej sprawa, a nie jego. Więc wszystko było tak troszkę zagmatwane u nas w domu, dyskusje były duże. Ja mu powiedziałam, mi to nie przeszkadza, jeżeli sprawa jest wyjaśniona, po co się obrażać na kogokolwiek? Każdy może mieć własne zdanie. I widziałam po mojej teściowej, że ona bardzo cierpiała, ale to naprawdę coraz bardziej z tego powodu, że jej dzieci do siebie się nie odzywały. Przyszła do mnie któregoś dnia i powiedziała, wiesz co, zbliżają się Boże Narodzenie. Bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy usiedli przy jednym stole. Ja powiedziałam, oczywiście, ja jestem za. Możemy to wszystko zorganizować, ale nie w Wigilię. Wiecie, w Wigilię w Niemczech jest tak, że ludzie jedzą po prostu kartofel salat, to znaczy taką sałatę z ziemniaków z boczkiem w occie i do tego parówki. Ja robiłam już Wigilię taką tradycyjną polską, gdzie moje dzieci się na to cieszyły i oczywiście mój mąż. I nie dałabym sobie tego odebrać. Więc powiedziałam do niej, że jeżeli chce, żeby wszyscy usiedli przy jednym stole, żeby nie mówiła jednym i drugim, że wszyscy się spotkamy, tylko po prostu zaprosiła nas w pierwszy albo w drugi dzień świąt, obojętnie w który, żebyśmy usiedli wszyscy przy jednym stole, ale żeby jeden z drugim nie wiedział, że inni przyjdą tak samo. I tak też robiła. Powiedziała więc każdemu z osobna, że zaprasza na jedzonko w pierwszy dzień świąt. Dla mnie ta sytuacja była też niemiła. Moja szwagierka w międzyczasie urodziła drugiego synka, gdzie nawet nie zostaliśmy zaproszeni na chrzciny. Smutne to było, bo zawsze uważałam, że powinna też swojego brata wziąć, tego drugiego, na chrzestnego. Ale jednak zdecydowała się, że obraza była większa niż to, żeby zaprosić na chrzciny swojego syna. Synek oczywiście już był duży, bo myśmy nie odzywali się do siebie ponad rok, naprawdę długo. Więc cieszyłam się z jednej strony, że oni znowu się pogodzą i miałam nadzieję, że wreszcie wróci spokój do tej całej naszej rodziny. Z moim pieskiem nie było aż tak fajnie, jak ja sobie to wszystko wyobrażałam, ponieważ ten pan, którego ona drasnęła, może tak powiem, bo ugryzienie to by było za dużo powiedziane, poszedł i zrobił donos, więc przyszło do mnie pismo, że muszę się stawić na kontrolę. No i musiałam tam oczywiście jechać z moim pieskiem. Wiedziałam, że jeżeli będzie tam ktoś, kto zna się dobrze na psach, to będę w pozycji przegranej, bo to, co się stało, było dla policji niewybaczalne, albo mogło być prognozą na to, że stać może się jeszcze więcej. Tym bardziej, że mieliśmy dzieci w domu i przychodziły też inne dzieci do nas do domu. Więc byłam bardzo, bardzo smutna i byłam zdenerwowana przed tą całą rozmową, jeżeli chodzi o policję. Jedyne dobre było to, że ten cały termin był przeniesiony na styczeń, czyli jeszcze przed Bożym Narodzeniem, wiadomo, że siedziało to w głowie i był troszkę strach, ale mogłam się skoncentrować na to, żeby z dziećmi ubierać choinkę i cieszyłam się na to, że moja teściowa chce pogodzić wszystkie swoje dzieci. Nadszedł więc ten dzień po Wigilii, gdzie wszyscy spotkaliśmy się u mojej teściowej. Każdy, kto wszedł, był bardzo zdziwiony, ale nie chciał odwrócić się i wyjść, ponieważ było im głupio. Zdali sobie wtedy sprawę, że ona rzeczywiście chce pogodzić swoje dzieci i że jej było z tym źle, że oni ze sobą nie rozmawiają, co jest chyba zrozumiałe dla matki. Siedliśmy więc wszyscy przy jednym stole. Moja teściowa zrobiła cudowne jedzenie. Postawiła wszystko na stół. Zaczęliśmy najpierw troszkę tak niezręcznie wszyscy jeść i po jakimś czasie zaczęła się kleić nawet ta gadka. Jeden drugiego zapytał, jak się czuje, co słychać, dawno się nie widzieliśmy. Poznaliśmy oczywiście dziecko mojej szwagierki, które było bardzo, bardzo sympatyczne i już chodziło. Więc atmosfera zrobiła się naprawdę bardzo ciepła.
Mój mąż opowiadał nawet o wazektomii i jego brat był bardzo zainteresowany tym wszystkim, bo sam miał już troje dzieci i powiedział, że nie chcą więcej dzieci mieć. Więc postanowili, że jakoś tak porozmawiają na ten temat i dam mu numer do tego lekarza, który mógłby i u niego zrobić ten zabieg. Przyszedł styczeń i Tony bardzo się angażował, żebym nie musiała robić testu w jakiejś innej szkole. I wysłał oczywiście na policję całe wszystkie zaświadczenia, które ja robiłam u niego, czyli dyplomy, które zdobyłam i że jestem też instruktorem psów. To starczyło na to, żeby on wypisał opinię na temat mojego psa. Ale kłamać nie mógł, ponieważ gdyby stało się rzeczywiście coś strasznego, musiał on by za to odpowiadać. Więc napisał oczywiście tak, jak jest. Z tego wynikało to, że ten pies nie był do ratowania. Trzeba było go uśpić. Było to bardzo niebezpieczne też dla gości. Nie wiedziałam, jak taki pies może zareagować. Może być bardzo dobrze, może być taka sekunda, że rzeczywiście ugryzie. Więc płakałam strasznie, jak powiedzieli, że niestety muszę tego psa uspać. Powiedziałam do Toniego, że nie będę tam sama jechać i nie chcę tego wszystkiego przeżyć sama. On powiedział, ja nie zostawię cię z tym, pojadę tam oczywiście z tobą. I tak też zrobiliśmy. Pojechaliśmy do weterynarza. To było straszne. Czułam się rzeczywiście, jakbym była w takim wąskim tunelu. Ale musiałam w jakiś sposób to przeżyć i musiałam też podjąć decyzję. U lekarza odbywało się to bardzo ładnie. Lekarz, który to zrobił, był bardzo miły. Miał już oczywiście to całe pismo z tym wszystkim i zapytał się, jak ja chcę, żeby to było zrobione. Czy chcę jeszcze chwilę pobyć z moim psem? Czy chcę być przy tym zabiegu? Ja powiedziałam, oczywiście, że tak. Nie zostawię jej ani sekundy samej. I będę czekała, aż jej serce przestanie bić. Wyszliśmy stamtąd, jak już było po wszystkim. Toni odwiózł mnie do domu. Płakałam całą drogę. Bardzo mi było smutno. Nie wiedziałam też, co mam powiedzieć moim dzieciom, bo oczywiście nie chciałam, żeby oni o tym wszystkim wiedzieli. Wróciliśmy do domu, zrobiłam Toniemu kawę i rozmawialiśmy jeszcze bardzo długo, zanim dzieci wróciły ze szkoły. Toni, zanim przyjechał do mnie, wziął ze sobą Ginę, żeby zostawić ją z moim młodszym pieskiem, żeby on nie czuł się taki samotny, ponieważ nie znał tego z tego względu, że zawsze z nim była w domu Indiana, jak mnie nie było. One bawiły się doskonale, bo się znały. Gina była naprawdę wspaniałym psem. Była siostrą Mino. Miała już troszkę lat, bo chyba 5 wtedy czy 6, ale była tak delikatną, tak cudowną, że moje dzieci ją uwielbiały. Chodziła wszędzie za nimi, dała się głaskać, była bardzo, bardzo przytulna. I pieski bawiły się na zewnątrz. Kiedy przyszły dzieci, wiecie co? Indiana i Gina były tak do siebie podobne maską. Były do siebie podobne wzrostem. I tym wszystkim, jak chodziły, że moje dzieci nawet nie zwróciły na to uwagi, że to nie jest Indiana, tylko Gina. I przywitały ją, hi Indy, i poszły po prostu się bawić. Toni, jak zauważył, że moje dzieci nawet na to nie zwróciły uwagi, powiedział, że zostawi u mnie Ginę, po to, żeby dzieci nie musiały aż tak cierpieć, że straciły swojego kochanego pierwszego psa. Ja się bardzo zdziwiłam, bo wiedziałam, jak on kocha Ginę, ale z drugiej strony powiedział, wiesz co, ja mam wilki, ja mam jeszcze inne psy, a widzieć twoje dzieci szczęśliwe i ciebie też jest dla mnie ważniejsze niż ten piesek, który zostałby tylko po to, żeby być ze mną, jak może spełnić marzenie innych osób. Toni pojechał więc do domu sam. Ja byłam tak wzruszona tym, nawet moim dzieciom nie powiedziałam. Byłam ciekawa, kiedy oni same zwrócą uwagę na to, że to nie jest Indiana. Aż w końcu po wielu godzinach podszedł do mnie Patryk i mówi, wiesz co, mama, ona jakoś tak trochę jest jaśniejsza. Ja zaczęłam się śmiać i mówię, nie chciałam moich dzieci niepokoić, więc powiedziałam im, że Indy była chora. I po prostu odeszła. Płakali obydwoje, ale z drugiej strony byli tak zachwyceni tym, że mamy jeszcze Ginę i że mamy tego drugiego pieska, więc zajęli się po prostu nimi. Musieliśmy się więc z tym pogodzić. Nie mieliśmy innego wyjścia. Musieliśmy się wszyscy w tym odnaleźć, chociaż byliśmy bardzo, bardzo smutni, że nasz pierwszy pies musiał odejść. Minęło trochę czasu i myślałam, że ten rok nie przyniesie już nam więcej takich smutnych rzeczy. Myślałam, że jeśli odejdzie mój pies, to wszystko będzie znowu dobrze.
ale jednak się myliłam. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Jurgen i prosił o spotkanie. Zapytałam się go, czy mam przyjechać do nich do restauracji, bo wiedziałam, że bardzo dużo pracują. Powiedział, że nie, że chce się ze mną spotkać sam w restauracji na mieście. Więc zdziwiłam się bardzo, ale oczywiście nie odmówiłam mu. Myślałam może, że jest zmęczony. Myślałam może, że chce mi oznajmić, że będą mieli dziedziusia. Myślałam bardzo pozytywnie o tym wszystkim, jadąc na to spotkanie. Ale jak weszłam do tej restauracji, widziałam już po jego minie, że jednak coś jest nie tak. W pierwszym momencie przyszło mi do głowy, że może rozstali się ze swoją kobietą, chociaż ona była tak milutka, tak sympatyczna, tak urocza i on tak bardzo ją kochał, że nie wyobrażałam sobie tego, żeby on się od niej odsunął, czy ona od niego. Usiedliśmy więc, zamówiliśmy herbatkę. Zaczęliśmy rozmawiać i on do mnie mówi, że w ostatnim czasie bardzo źle się czuł. Dużo pracował, dużo wkładał w to energii i najpierw pomyślał o tym, że może rzeczywiście potrzebuje urlopu. Pojechali więc na urlop, troszeczkę odpocząć. Wrócili z powrotem, ale on dalej czuł się źle i nie wiedział, co jest, więc pojechał do lekarza. Nie wiedziałam, czy mam słuchać tego dalej, ale też nie chciałam mu powiedzieć, że mnie to nie interesuje. Bałam się tego, co mi powie dalej. Bałam się tego, co może być nie tak. Oczywiście wymalowałam sobie piękne scenariusze z dziedziusiem, ze wszystkim, co jest związane tylko z pozytywnością. Jednak diagnoza była straszna. Okazało się, że Jurgen dostał raka. I to raka jelita grubego, który był naprawdę straszny. Wiedziałam, że Jurgen na początku nie chce nikogo niepokoić. Zwierzył się tylko mi. Nie chciał w domu robić zamieszania i chciał po prostu, żeby dalej toczyło się tak jak zawsze. Żeby wszyscy byli szczęśliwi, chociaż naprawdę musiał zacząć się leczyć. Ale dla mnie to nie było koniec. Którejś soboty przyszła moja szwagierka. Było dość wcześnie rano. Dzieci bawiły się w swoim pokoju. Mój mąż był w pracy. Ona weszła do mnie do domu i miała zapłakaną twarz. Nie wiedziałam, co się stało. Myślałam, że może był jakiś wypadek, coś w tym rodzaju. Ale ona weszła, usiadła obok mnie i mówi, zrobisz nam kawy? Chciałabym ci coś powiedzieć, bo nie wiem, jak mam się z tym obejść. Zrobiłam kawkę i usiadłyśmy razem. Ona oczywiście wytarła łzy i mówi, słuchaj, stało się coś takiego. Wiesz, że moja mama ma problemy, jeżeli chodzi o bóle głowy. Ja wiedziałam, że tak jest. Wiedziałam, że moja teściowa jest troszkę lekomanką, że bierze bardzo silne leki przeciwbólowe, odkąd zmarł mój teściu. Nie była z tym oczywiście szczęśliwa i nie mogła się odnaleźć, może nawet i troszkę nie chciała. Cierpiała bardzo z tego powodu, że była samotna, dlatego może była taka smutna, że jej dzieci się w kółko kłóciły ze sobą. Ale mówi, że zadzwoniła do niej jej mama i zapytała, czy ona może dla niej jechać do apteki. Ona przyjechała więc i powiedziała, dobra, masz receptę na te leki, bo to ona nie brała już takich leków, które można było kupić bez recepty, tylko rzeczywiście takie, które były tylko i wyłącznie na receptę. I ona wtedy powiedziała, czy mogłaby jej przywieźć też jakąś maść, bo ma jakiegoś tam wrzoda czy jakieś schorzenie. I ona mówi, ale po co ci ta maść? Pokaż mi, jak to wygląda. Chcę zobaczyć. Moja teściowa nie chciała jej tego pokazać. Może się krępowała, ale z drugiej strony też nie chciała, żeby ona widziała rzeczywiście, jaka była to rana. Ale moja szwagierka uparła się bardzo. Powiedziała, że jeżeli ona jej tego nie pokaże, po co ma być ta maść, to ona nie pojedzie do apteki i nie kupi jej tego leku, którego chciała. Więc nie miała ona innego wyjścia. Rozebrała koszulkę i wyciągnęła jedną z piersi. Był to widok straszny. Pierś była cała sina, brodawka była wklęśnięta do środka. Wyglądało to rzeczywiście, jakby miała to już wiele, wiele miesięcy. Jak zobaczyła to moja szwagierka, wybiegła po prostu na dół do mnie. Musiała z kimś porozmawiać. Tak bardzo się bała, że będzie to okrutna diagnoza. Mówi do mnie, co mam teraz zrobić? Ja mówię, słuchaj, musicie jechać do lekarza, nie ma innego wyjścia. Nie możesz kupić jej po prostu maści, żeby ona tylko tego smarowała. To tak nie działa. Trzeba naprawdę, żeby obejrzał to specjalista. Przecież nie chcemy stracić twojej mamy. Kochasz ją, więc zabierz ją do lekarza. Bardzo cię proszę. Nie powiedziałyśmy o tym nikomu. Moja szwagierka próbowała do mojej teściowej powiedzieć, że muszą jechać do lekarza. Próbowała ją namawiać na to, żeby pojechały nawet do szpitala, żeby rzeczywiście obejrzał to jakiś specjalista. Moja teściowa nie chciała.
Ona naciskała na nią bardzo, bardzo mocno. Aż w końcu postanowiła, że sama zrobi termin. Weźmie ją po prostu do lekarza. I tak też się stało. Wróciły więc od lekarza. Jedna i druga wyglądała tak, jakby rzeczywiście nic się nie stało. Z ich twarzy nie można było odczytać, czy diagnoza była pozytywna, czy negatywna. Czy było to coś lekkiego, czy było to coś ciężkiego. Na tym zakończę ten odcinek. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak potoczyła się dalej ta historia, czy ona była pozytywna, czy negatywna, dajcie dużo łapek w górę i oczywiście subskrypcję, żebym mogła opowiadać dalej. To jest tylko dla mnie, żebym ja wiedziała, czy chcecie rzeczywiście przebrnąć ze mną przez tą całą historię mojego życia, która może w tym momencie wydawać się smutna, tragiczna, gdzie nie ma nic do śmiechu. Ale takie, kochanie, jest życie. Na pewno będziemy mieć jeszcze cudowne chwile, gdzie będzie wesoło, bo jak widzicie, mam do tej pory uśmiech na twarzy. Więc przebrnąć przez te chwile, które są smutne, żeby stały się one wesołe, musi każdy z nas. Miłość spotyka się przypadkiem, a później okazuje się, że ona może zostać na całe życie. Każdy z nas jest kowalem swojego losu. My wybieramy, jak potoczy się nasze życie we dwoje lub samotnie. Świadomie w miłości nie planujemy rozstania. Gdy na siebie wzajemnie uważamy, wspieramy, opiekujemy się, to nasze całe życie ma sens. Czuć się potrzebnym to piękne uczucie. Do śmiechu, płaczu, bólu, rozmowy i milczenia. Miłość jest nam potrzebna jak tlen do oddychania, woda do ugaszenia pragnienia, jedzenie do przeżycia w tej cichej świadomości, że jesteś, nawet jak na chwilę cię nie ma. Gdy druga połowa od nas odchodzi, czujemy się zaniedbani, oszukani przez los i z tęsknoty powoli tracimy siebie. To, co między nami było magiczne, stało się smutne, wręcz tragiczne. Im dłużej byliśmy jednym tchem, tym ciężej przypomnieć sobie wdech bez ciebie. Bez ciebie nie ma barwnej tęczy i to życie tylko czarno-białe mnie męczy. Kiedy ta tęsknota się skończy? Kiedy będzie mniej bolało? Nadzieja w nas umiera ostatnia. Zacząć od nowa nie jest łatwo, ale jest możliwe.